Bardzo proszę o chwilę uwagi. Witam serdecznie na kolejnych obradach sesji Rady Gminy Brzeziny. Na podstawie artykułu 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 90 roku o samorządzie gminnym otwieram 48 sesję Rady Gminy Brzeziny. Informuję Państwa, że obrady są transmitowane na żywo. Witam Państwa radny. Witam wójta gminy Brzeziny, Marka Cieślarczyka. Witam panią sekretarz gminy Bogny Stysia-Gałkę. Witam panią skarbnik Ewę Wabnik. Witam radcę prawnego mecenasa Radosława Cegła. Witam zaproszonych dyrektorów i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. Witam byłego wójta gminy Brzeziny Stanisława Jamnickiego. Witamy. Witam byłego wójta gminy Brzeziny Krzysztofa Niezwyckiego. Witam byłego zastępcę wójta gminy Brzeziny Zbigniewa Słodowego. Witam Państwa sołtysów. Stwierdzam, że na ustawowy stan Rady 15 radnych w dzisiejszych obradach uczestniczy 14 radnych, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał. Przechodzimy do porządku obrad. Proponuję wprowadzenie zmian w porządku obrad polegających na dodaniu w punkcie 4 wręczenie medali zasłużony dla gminy Brzeziny. Następnie wycofanie z podpunktu 6 w punkcie 8 oraz dodaniu projektu uchwał w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego. Następnie wyrażenie zgody na utworzenie klastra energii pod nazwą Południowo-Wielkopolski Klaster Energii dla gminy Brzeziny, Szczytniki, Opatówek, Godziesze Wielkie. I ostatnia uchwała, określenie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przyszkolnych, publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Brzeziny. Nie widzę żadnych uwag. Przystępuję do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za proponowanym wprowadzeniem zmian w porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Stwierdzam, że zmiany w porządku obrad zostały przyjęte. Pozwólcie, że przedstawię porządek obrad po zmianach. Punkt pierwszy, otwarcie sesji. Podpunkt A, stwierdzenie kworum. Punkt drugi, wybór sekretarza sesji. Następnie przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. Punkt czwarty, wręczenie medali zasłużonych dla gminy Brzeziny. Punkt piąty, sprawozdanie z działalności komisji działającej przy Radzie Gminy Brzeziny za okres międzysesyjny. Punkt szósty, sprawozdanie z działalności wójta gminy w okresie międzysesyjnym. Punkt siódmy, przedstawienie przez wójta gminy Brzeziny raportu o stanie gminy Brzeziny oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wójtowi gminy Brzeziny wotum zaufania. Punkt ósmy, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem wójta gminy Brzeziny z wykonania budżetu gminy Brzeziny za 2022 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie absolutorium wójta gminy Brzeziny. Punkt dziewiąty, rozpatrzenie i projektów uchwał w sprawie zmian budżetu gminy Brzeziny na rok 2023, zmiany WPF-u gminy Brzeziny na lata 2023-2035. Następna uchwała trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego. Następna uchwała wyrażenie zgody na utworzenie klastra energii pod nazwą Południowo-Wielkopolski Klaster Energii dla gmin Brzeziny, Szczytniki, Opatówek, Godziesze Wielkie. Ostatnia uchwała, określenie wniosku opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, publicznych przedszkolach i oddziała przedszkolnych, publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Brzeziny. Punkt 10, interpelacje i zapytania do wójta gminy Brzeziny. Punkt 11, odpowiedzi na interpelacje. Punkt 12, wolne wnioski i informacje. Punkt 13, zakończenie obrad. Czy jakieś uwagi do porządku obrad?
Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Głosowało 14 radnych. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty. Przechodzimy do punktu drugiego. Wybór sekretarza sesji. Proponuję radnego Hieronima Molkę. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem, żeby Hieronim Molka był sekretarzem dzisiejszej sesji? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję. 14 za. Stwierdzam, że Hieronim Molka jest sekretarzem dzisiejszej sesji. Przechodzimy do punktu czwartego. Wręczenie medali zasłużony dla gminy Brzeziny. Mamy trzech panów. Aha, przepraszam, jeszcze jest jeden punkt. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. Tradycyjnie protokół znajduje się w sekretariacie Urzędu Gminy. Obowiązkiem każdego radnego jest zapoznać się z protokołem z obrad poprzedniej sesji. Nie widzę żadnych uwag. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu z obrad poprzedniej sesji? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Protokół został przyjęty. I teraz przechodzimy do punktu czwartego. Wręczenie medali za zasłużony dla gminy Brzeziny. Mamy trzech zasłużony. Pozwólcie, że przedstawię w kilku słowach uzasadnienie poszczególnych wniosków o nadanie medali. Wnioski składał pan świętej pamięci przewodniczący Karol Bakacz, ale ja tu się postaram w kilku słowach tylko, żeby to nie przedłużać. Pan Krzysztof Niedźwiecki w lata 1998-2002 pełnił funkcję radnego gminy Brzeziny, a w lata 2002-2018 był wójtem gminy Brzeziny. Inicjator i współzałożyciel LGD Długosz Królewski. W lata 2009-2019 przewodniczący tegoż stowarzyszenia. Aktywny strażak, społecznik. Pan Zbigniew Słodowy. W 2002 roku został radnym gminy Brzeziny, pełnił funkcję przewodniczącego Rady Gminy. W lata 2011-2018 pełni funkcję zastępcy wójta gminy Brzeziny. Współzałożyciel LGD Długosz Królewski wspólnie z gminami Szczytniki, Błaszki, a później Sieroszewice od samego początku pełni społeczną funkcję prezesa. To tak w skrócie. Teraz proszę pana wójta o przedstawienie trzeciego kandydata. Kilku słowa. Szanowni Państwo, ponieważ ja rekomendowałem kandydaturę pana Stanisława Jamickiego do medalu zasłużony dla gminy Brzeziny, chciałbym Państwu jak gdyby nakreślić tło tych czasów, tych lat. 8 marca 1990 roku Sejm przegłosowuje uchwałę o samorządzie terytorialnym, w wyniku której my tutaj dzisiaj wszyscy się znajdujemy, bo ona funkcjonuje i działa do dzisiaj. W maju tego roku odbywają się pierwsze wolne, prawdziwie wolne wybory w Polsce, bo te w 89 czerwcowe nie były prawdziwie wolne. Pierwsze wolne to były właśnie wybory samorządowe. Dostajemy się do Rady Gminy jako radni, pan Stanisław Jamnicki, ja i jeszcze 18 osób. Siedzi z nami tutaj na sali pan sołtys Wiesław Wiertelak, też radny tej pierwszej kadencji. Doskonale to pamięta. Trudne czasy przekształcenia gminy w jednostkę samorządową z jednostki kierowanej odgórnie. Czyli przechodzimy z komuny do demokracji. Pan Stanisław Jamnicki zostaje wybrany wójtem gminy Brzeziny. Ja pełnię funkcję przewodniczącego rady. Bardzo ciekawy czas. Jak zaczynamy, to wodociąg jest tylko w Brzezinach i w Aleksandrii. Na wsiach nie ma wody. Nie ma telefonów. Powstają społeczne komitety telefonizacji, wodociągowania wsi. Ludzie spontanicznie
kupują za własne pieniądze, finansują te telefony, kupują rury, zakładamy wodociągi. Mamy tylko jedną stację uzdatniania wody w Brzezinach. Trzeba szukać wody. Powstaje Czempisz, powstają pieczyska. To jest ten czas tej działalności. Bardzo ważna sprawa. Rozwój ochotniczych straży pożarnych. Wielka jak gdyby idea i kampania budowy strażnic. Powstaje piękna strażnica w Brzezinach, z której korzystamy my jako tutaj samorząd wielokrotnie w czasie imprez gminnych. Powstaje piękna strażnica w Fajum. Powstaje piękna strażnica w Pieczyskach. Powstaje jak gdyby początek, zaczątek strażnicy w Piegunisku Wsi, czyli wielkie wsparcie, które będzie dokończona potem już za kadencji pana Niedźwieckiego. Wielkie wsparcie dla straży. Co jeszcze w tej kadencji, w tych właściwie trzech kadencjach pana Stanisława Jamnickiego? Wielka sprawa oczyszczalnia ścieków. Niesamowite wydarzenie w skali Polski. Jedna z pierwszych gmin wiejskich, w której w ogóle pomyślano o budowie kanalizacji zbiorczej. To była nagroda, medal od prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. To było uznanie od ministra rolnictwa, rozwoju wsi. Byliśmy po prostu doceniani, wtedy bardzo doceniani. I na koniec, żeby nie przedłużać, to też na te czasy kadencji pana Jamnickiego przypadła reforma oświaty. Trzeba było wybudować budynek gimnazjum. Co nastąpiło? Wielki wysiłek finansowy, logistyczny gminy. Także, szanowni państwo, na tym kończę charakterystykę zasług pana Stanisława Jamnickiego. Dziękuję bardzo. Przystąpimy teraz do wręczenia medali. Bardzo proszę o wystąpienie tych trzech panów zasłużonych tutaj przy drzwiach. Będzie bardzo dobrze widać. Szanowni państwo, odczytam akt nadania. Akt nadania honorowego tytułu zasłużony dla gminy Brzeziny. Rada gminy Brzeziny nadaje dla Stanisława Jamnickiego tytuł zasłużony dla gminy Brzeziny. Akt nadania honorowego tytułu zasłużony dla gminy Brzeziny. Rada gminy Brzeziny nadaje dla Krzysztofa Niedźwieckiego tytuł zasłużony dla gminy Brzeziny. I ostatni akt nadania honorowego tytułu zasłużony dla gminy Brzeziny. Rada gminy Brzeziny nadaje dla Zbigniewa Słodowego tytuł zasłużony dla gminy Brzeziny.
Szanowni, dostojni, odznaczeni, chcę jeszcze wspólnie, jak tutaj wszystkich was trzech mam koło siebie, serdecznie wam pogratulować, podziękować za te wszystkie lata, które poświęciliście dla naszej gminy, bo nasza gmina jest wartością nadrzędną i na pewno była taką wartością dla was i jest i pozostanie także dla mnie, czyli są to rzeczy, które nas na pewno łączą. Serdecznie wam za wszystko dziękuję i serdecznie wam gratuluję. A teraz myślę, że goście odznaczeni będą chcieli też powiedzieć kilka słów. Tak, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. No, czuję się niezmiernie szczęśliwy i mówię to szczerze, że otrzymałem najwyższe wyróżnienie, pracując w tej gminie, tak prawda, i etatowo, ale również i społecznie. Dziękuję serdecznie świętej pamięci Karolowi Bakaczowi, przewodniczącemu Rady Gminy Brzeziny, za to, że zainicjował tą właśnie procedurę przyznania tego medalu. Dziękuję wszystkim radnym, którzy głosowali za tym, żebym ten medal dostał. Dziękuję, gratuluję kolegom i cieszę się niezmiernie, że dzisiaj go otrzymałem, bo chcę powiedzieć, że uchwałę, która ten medal mi przyznała, dostałem od świętej pamięci przewodniczącego ponad 3 lata temu. Dziękuję serdecznie. Szanowni Państwo, pozwólcie, że podziękuję kapitule, która włączyła mnie w poczet zasłużonej gminy Brzeziny. Dziękuję bardzo Radzie Gminy za to, że zaakceptowała i podjęła uchwałę w sprawie przyznania tego wyróżnienia. Jest mi niezmiernie miło, że po 33 latach, tak jak tu pan wójt wspominał, razem zaczynaliśmy modyfikować samorząd gminy Brzeziny. Jestem dzisiaj wyróżniony przez Radę Gminy Brzeziny za lata swojej pracy dla gminy Brzeziny. Jakie one były, to tutaj pan wójt określił. Jeszcze zapomniał wymienić, że w Jamnicach została wybudowana strażnica również w tym czasie, bo to też był obiekt, który był wymagany tam, a uległ spaleniu poprzedni. Dlatego też chcę tu podziękować wszystkim za uznanie, za wyróżnienie mnie dzisiaj w tym bardzo ważnym odznaczeniem dla gminy Brzeziny, zasłużony. No, w jakimś tam sensie może jestem zasłużony. Dziękuję za to bardzo jeszcze raz i myślę, że jeśli dopóki Pan Bóg pozwoli, to będę służył gminie Brzeziny, czym tylko będę mógł i gdzie będę mógł. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, Szanowni Zebrani, cieszę się bardzo, że dostąpiłem do tego grona zasłużonych na gminy Brzeziny. Jest to niezwykłe wyróżnienie. Cieszę się z tego również z powodu, że byłem jakby inicjatorem tego medalu i dzisiaj no, sam znalazłem się w tym zaszczytnym gronie, jak i wiele osób, społeczników, działaczy samorządowych w tym minionym czasie. A pierwszy ten medal otrzymał świętej pamięci druh Roch Puchała. Serdecznie dziękuję kapitule i Radzie Gminy za przyznanie tego medalu, władzom gminy obecnym i panu przewodniczącemu i wszystkim radnym, że mogłem tu w tym gronie dzisiaj otrzymać to zasłużone wyróżnienie. Już nie będę się wypowiadał na temat różnego rodzaju działań, ale mówię 20 lat pracy w samorządzie i prawie że tyle samo w różnego rodzaju organizacjach. Nie tylko w straży, ale również w Stowarzyszeniu Rozwoju Gminy Brzeziny, w innych organizacjach. Próbuję robić to nadal, robić różnego rodzaju wycieczki dla mieszkańców gminy, już pomijając organizacje polityczne, w których działam, ale myślę, że jeszcze, jak pan wójt powiedział, będę się starał działać na rzecz gminy Brzeziny, bo rzeczywiście ta gmina jest mi w sercu bliska i na pewno tutaj z całych sił będę się starał jeszcze nie tylko pomagać w tej działalności społecznej wielu organizacjom, wspierać je, ale myślę, że i Rada Gminy i Pan Wójt może również wielu moich
jeszcze takich koneksji, znajomości skorzystać. Ja zawsze wyrażam tą nadzieję, że mogę stać jeszcze pomocny i wyrażam to przekonanie, że z tej pomocy trzeba korzystać. A ja ze wszystkich sił będę robił wszystko, żeby sprostać tym wyzwaniom. Dziękuję bardzo, panie wójcie, szanowni radni, życzę owocnych obrad. My się pewnie oddalimy, ale pozwolicie, że później dołączę jeszcze tutaj do was. Dziękuję bardzo jeszcze raz, gratuluję tym szanownym kolegom, bo myślę, że te postacie dzisiaj, które tutaj otrzymały i wcześniej, naprawdę zasługują na to, bo zmieniła się gmina w zdecydowany sposób i to widać i myślę, że nie tylko nam, ale myślę, że my jesteśmy przedstawicielami wielu ludzi, którzy nas wspierali i między innymi jesteście tutaj wy na tej sali, którzy nas w tych działaniach żeście wspierali. Zarówno sołtysi, jak i radni obecni i poprzedni, bo bez was trudno byłoby, prawda, czasami te inicjatywy podejmować. Także jeszcze raz naprawdę serdecznie wam gratuluję. No radni swoją mądrością wiele ciekawych rzeczy poparli. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ogłaszam parę minut przerwy.
Możemy już zaczynać? Po uroczystościach już jesteśmy. Przechodzimy do punktu 5. Sprawozdanie z działalności komisji działającej przy Radzie Gminy Brzeziny za okres międzysesyjny. Bardzo proszę panią radną Anię Mitułę o przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy Brzeziny. Sprawozdanie z działalności Komisji przy Radzie Gminy Brzeziny z działalności międzysesyjnej to jest od 31 maja 2023 roku do 26 czerwca tegoż roku. W wyżej wymienionym okresie poszczególne komisje działające przy Radzie Gminy Brzeziny obradowały na posiedzeniach w dniach 5, 21 i 22 czerwca 2023 roku. W dniu 5 czerwca tegoż roku Komisja Rewizyjna wypracowała opinię w sprawie wykonania budżetu Gminy Brzeziny za 2022 rok i sporządziła wniosek w sprawie udzielenia absolutorium dla wójta Gminy Brzeziny. W posiedzeniu uczestniczyła skarbnik gminy Ewa Wabnik. W dniach 21 i 22 czerwca w posiedzeniach uczestniczyli wójt gminy Marek Cieślarczyk, zastępca wójta gminy Bogna Stysiak-Gałka oraz skarbnik gminy Ewa Wabnik, którzy udzielili wyjaśnień do projektów uchwał. Komisje zaopiniowały projekty uchwał zaproponowane na 48. sesję Rady Gminy w sprawach zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2023 rok, zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzeziny na lata 2023-2035. Komisje zaopiniowały projekty uchwał, które będą zaproponowane do wprowadzenia na obradach 48. sesji Rady Gminy Brzeziny w sprawach przedstawionych wcześniej przed przewodniczącego. Komisje zapoznały się z pismami. Uchwałą numer SO3/0955/24/2023 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 13 czerwca tegoż roku w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Brzeziny o udzielenie wójtowi gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok. Pismem byłego prezesa zarządu ZOG Brzeziny w sprawie uwag do sprawozdania finansowego spółki, pismem przewodniczącego Rady Nadzorczej ZOG Brzeziny spółka z o.o. dotyczącym zajęcia stanowiska, w sprawie pisma byłego prezesa zarządu ZOG Brzeziny spółka z o.o. w sprawie uwag do sprawozdania finansowego spółki. Szczegółowy przebieg posiedzenia zawarty jest w protokołach z posiedzeń komisji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jakieś uwagi do? Nie widzę. Przystępuję do głosowania. Kto z państwa jest za przyjęciem protokołu Komisji działającej przy Radzie Gminy Brzeziny za okres międzysesyjny? Proszę o naciśnięcie przycisku, podniesienie ręki.
Musimy chwilę jeszcze poczekać, bo się zawiesiły dwa tablety. Jeden jest, jeszcze jeden został. Dziękuję. Stwierdzam, że sprawozdanie z działalności komisji zostało przyjęte. Przechodzimy do punktu 6. Sprawozdanie z działalności wójta za okres międzysesyjny. Bardzo proszę, panie wójcie. Sprawozdanie z działalności wójta za okres międzysesyjny od 31 maja do 26 czerwca 2023 roku. 1 czerwca odbyło się walne zebranie Stowarzyszenia LGD Długosz Królewski. Zasadniczym tematem zebrania było udzielenie absolutorium dla zarządu, co nastąpiło jednogłośnie. 2 czerwca w Orlim Stawie odbyła się uroczystość 25-lecia istnienia instalacji, która jest zarządzana przez Związek Komunalny Czyste Miasto, Czysta Gmina. Związek zrzesza obecnie gminy z 3 powiatów: Kaliskiego, Tureckiego oraz Sieradzkiego. Były wspomnienia historyczne, były podziękowania oraz, to najważniejsze, ostatnie dokonania inwestycyjne oraz plany na przyszłość. 7 czerwca uczestniczyłem w podpisaniu aktu notarialnego. Akt dotyczył sprzedaży drogi dojazdowej do 2 działek w Jagodzińcu. 11 czerwca w Sobiesękach obchodziliśmy Gminny Dzień Strażaka. Podziękowania dla księdza Ryszarda Krawczyńskiego, księdza Roberta Wardenskiego za sprawowaną liturgię. Bardzo serdecznie dziękuję Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobiesękach za organizację z prezesem, druhem Henrykiem Golińskim na czele. Dziękuję serdecznie paniom z Koła Gospodyń Wiejskich Sobiesęki z przewodniczącą Kamilą Druszcz oraz komendantowi gminnej ochrony przeciwpożarowej, druhowi Piotrowi Jasińskiemu, za profesjonalne przygotowanie i dowodzenie uroczystością. Słowa podziękowania kieruję także do pani dyrektor Izabeli Wiśniewskiej za nagłośnienie i prowadzenie tego wydarzenia. Na uroczystości zostali uhonorowani Julia Salamon i Franciszek Włodarz za uczestnictwo w eliminacjach wojewódzkich turniejów wiedzy pożarniczej oraz druh Marcin Przybył z okazji przyznania mu odznaki świętego Floriana za zasługi dla społeczności lokalnej. Dodam, że druh Marcin został wytypowany przez Państwową Straż Pożarną w Kaliszu do tej odznaki jako jedyny druh z całego powiatu. 12 czerwca uczestniczyłem wraz z wiceprzewodniczącym Rady Gminy Brzeziny Stanisławem Walaszczykiem, które odbyło się w Kolegium Ekologicum Akademii Kaliskiej na ulicy Poznańskiej. Odbywały się tam panele dyskusyjne dotyczące problemów samorządu, form współpracy rządu i samorządu oraz analiza potrzeb finansowych samorządów i związanych z tym zagrożeń. 14 czerwca uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Związku Komunalnego Czyste Miasto, Czysta Gmina. Komisja jednogłośnie rekomendowała udzielenie absolutorium dla zarządu za rok 2022. 18 czerwca odbyła się kolejna akcja brzezińskich krewniaków na placu przy kościele w Brzezinach. Przy okazji zorganizowany został kiermasz ciast dla Kasi Albrecht. Tego samego dnia w Szczednikach zorganizowana została bitwa regionów dla kół gospodyń wiejskich z terenu powiatu kaliskiego. Naszą gminę Brzeziny reprezentowało Koło Gospodyń Wiejskich Dzięcioły. Koło zostało wyróżnione nagrodą od pana ministra Jana Dziedziczaka oraz otrzymało ode mnie voucher do realizacji w Beniamarkt wartości 250 zł. Serdecznie gratuluję paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Dzięciołach i dziękuję za godne reprezentowanie naszej gminy.
19 czerwca odbyło się zgromadzenie, zwyczajne zgromadzenie wspólników spółki Zakład Obsługi Komunalnej w Brzezinach, gdzie udzielono absolutorium dla zarządu za rok 2022, a więc za okres, kiedy jeszcze zarządem kierował były prezes pan Piotr Wolasz. Udzielono także absolutorium dla członków Rady Nadzorczej. I taka rzecz, która jak gdyby na tym zgromadzeniu się wydarzyła, bo był także obecny były prezes pan Piotr Wolasz. Pan Piotr Wolasz skierował pismo do obecnego zarządu, w którym ustosunkował się do dokumentów finansowych, które do niego dotarły. Skierował do zarządu pismo, do wiadomości, do Rady Nadzorczej spółki ZOK oraz do wiadomości radnych Rady Gminy Brzeziny. Jest to prawo, jak gdyby, które jak gdyby miał, żeby takie pismo wystosować, lecz troszkę mnie zadziwia, że wójt jako organ właścicielski takiego pisma do wiadomości nie otrzymał. A więc tutaj mamy jasną ilustrację tych relacji, które panowały. To pismo wykazuje jasno, że no wójt został pominięty w tym piśmie jako właściciel spółki. Co ciekawe w tym piśmie, bo radni dyskutowali nad tym, ja już mówiłem, co ciekawe w tym piśmie, ponieważ gmina Brzeziny przyznała, Rada Nadzorcza wystąpiła do Zgromadzenia Wspólników o udzielenie dotacji na pokrycie straty spółki za rok 2022 w wysokości około 47 tysięcy. I pan prezes tutaj powiadamia prezesa zarządu obecnego, pana Tadeusza Rosiaka, Radę Nadzorczą oraz radnych gminy Brzeziny, że nie ma potrzeby, żeby gmina te 47 tysięcy złotych przyznała.